Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania pierwszego odcinka naszej serii Zagrajmy w The Last of Us Part 1 Left Behind DLC. Gdy w zeszłym roku nagrywałem na kanale remake pierwszego The Last of Us, to już wtedy wstępnie zapowiadałem, że gdy nadarzy się okazja, no to jeszcze ogramy sobie fabularne rozszerzenie. Ostatecznie trwało to dość długo, ale wreszcie mamy możliwość, żeby to krótkie, jakby nie patrzeć, rozszerzenie sobie ukończyć na kanale, tym razem pod postacią remake'u i tak jak to miało miejsce w pierwotnej wersji na PS3 czy w późniejszym remasterze na PS4, mamy tutaj do czynienia z historią Ellie i to historią, która idzie dwutorowo, to znaczy po pierwsze zobaczymy, co się działo, kiedy w wyniku wydarzeń znanych z podstawki Joel został ranny i był nieprzytomny, ale dodatkowo też będzie opcja, żeby zobaczyć, jak Ellie sobie radziła jeszcze przed wydarzeniami z podstawki i tutaj główne skrzypce będzie odgrywała relacja z przyjaciółką Riley, o której zresztą Ellie w podstawce też wspominała. Od czasu mojej serii z remake'u sporo się zmieniło, to znaczy w tym roku wydano PC-tową wersję The Last of Us Part 1. Dodatkowo wyszedł też serial na podstawie tej gry, serial, którego niestety do tej pory nie miałem jeszcze okazji obejrzeć, więc tutaj już uprzedzam wszelkie pytania w tym temacie. Mam nadzieję, że kiedyś w końcu uda mi się to nadrobić, no ale na tę chwilę nie znam jeszcze tego serialu, bo nie oglądałem ani jednego odcinka. Bardzo dobrze znam za to ten dodatek, no bo przechodziłem go niejednokrotnie, więc tak jak podstawkę ukończyliśmy sobie na kanale w 100%, tak samo zrobimy z dodatkiem Left Behind i dzięki temu też zwieńczymy tę całą miniserię platyną. Miniserię, bo będzie to trwało 4 odcinki, tak jak to miało miejsce w przypadku mojej miniserii z dodatku na PS3, czy później na PS4. Żeby nie przedłużać zbyt mocno, to od razu rozpocznijmy nową grę, tak jak w przypadku podstawki, na wysokim poziomie trudności. Co? Świetliki? Na ziemię! Co to kurwa za jedni? Chodź. Chyba uciekliśmy. Joel? Joel? Joel! Wstawaj! Wstawaj! Powiedz mi, co robić! No i to są właśnie te wydarzenia z podstawki, po których nastąpił spory przeskok w czasie aż do zimy. No a tutaj zobaczymy, co działo się w międzyczasie, plus jeszcze retrospekcję Ellie. Odbiło ci? Mogłam cię dźgnąć. No wiem, ale miałaś minę. No chyba mnie nie zabijesz, prawda? Nie widziałam cię od nawet nie wiem kiedy. 45 dni. No, 46 w sumie. Chcesz wiedzieć, co robiłam? Przez cały czas myślałam, że nie żyjesz. Tak. Proszę. Masz. Bez jaj. Nadal sama. A ja 3 lata miałam łóżko pod Liz, a przecież pamiętasz, jak od niej jechało. Jesteś świetlikiem. Nadal to trzymasz. Co jest?
Co ty robisz? Nie chcę, żeby ktoś mnie tutaj nakrył za świetlikiem. Wyluzuj. Na całym piętrze nie ma żołnierzy. Proszę, gratuluję. Hej. Wszystko spoko? Wszystko spoko? Wiem, że się gniewasz i tak, powinnam się wytłumaczyć. Chodźmy stąd, opowiem ci wszystko. Jest środek nocy, a rano muszę być na ćwiczeniach. No wiesz, uczą nas jak zabijać świetliki. Zakładaj gacie, idziemy. Ale ze mnie debil. Daj spokój. Przecież nikt się o tym nie dowie. Kurwa. Muszę coś znaleźć. Kurwa! Może się przyda? Okej. Teraz cię obrócę. No i tak oto właśnie będziemy otrzymywać takie przeplatające się wydarzenia. Najpierw z tych czasów, kiedy Joel był ranny, no a później retrospekcję z Riley. I tak na zmianę. Okej. Na razie wystarczy. Idę po coś do szycia, okej? Kalus, pilnuj go. To jest tak naprawdę moment, kiedy dopiero co Ellie przeniosła tutaj rannego Joela. Niedługo tu wrócę. Obiecuję. Więc faktycznie będziemy potrzebowali jakichś rzeczy, które pozwolą jakoś go połatać po tej ranie. Trafiliśmy do jakiegoś opuszczonego centrum handlowego, gdzie udało się właśnie Ellie znaleźć się odpowiednie miejsce na schronienie. No i teraz w poszukiwaniu bandaży czy czegokolwiek, co mogłoby teraz pomóc Joelowi. Ruszamy przed siebie, ale powiem wam, że minął rok. Cholera. Te dźwięki nie są zbyt optymistyczne. W każdym razie minął rok od czasu, kiedy ogrywałem podstawkę na kanale. I naprawdę nadal ta grafika wygląda świetnie. Bo co jak co, ale trzeba przyznać, że pod tym względem to ten remake naprawdę daje radę. Zamknięte. Choć po remasterze wydawałoby się, że wcale aż tak konieczny do szczęścia ten remake nie był. Apteka Westons. Brzmi obiecująco. Tym niemniej wiadomo. Remake też między innymi powstał z myślą o graczach PC-towych, no bo jakby nie patrzeć, to dość nietypowe wydarzenie, że The Last of Us zadebiutowało właśnie na PC-tach. I dajcie znać, czy mieliście okazję już zagrać. Jest przecież wiele osób, które nie grają na konsolach i taka możliwość, żeby zagrać na PC-cie, to właściwie jedyna opcja, żeby przetestować daną grę. Co jest? Połknęłaś tabletki i zostawiłaś butelkę? O Boże. Niestety, ale też trudno oczekiwać, że nagle znajdziemy sklepy pełne zaopatrzenia. Znajdę coś? Czy nie znajdę? Pusto. Tam jeszcze było coś widać w międzyczasie. Nie no, bez jaj! Wszystko puste. Oczywiście. Wszystko ogołocone. Żeby nie było przypadkiem za różowo, prawda?
albo półki totalnie właśnie ogołocone, albo buteleczki bez zawartości. I tutaj chyba faktycznie nie ma co liczyć, że akurat coś nagle znajdziemy. Możemy jeszcze rzucić okiem z tej strony, ale no też niczego nie ma. Może tu. Też oczywiście nic, co byłoby godnego uwagi. Dalej. Apteczka. Jak się tam kurwa dostać? Potrzebujemy najwyraźniej klucza. I notatka. Aptekarz. Może ma klucz. No właśnie, notatka, która może się nam przydać. Aptekarz zwariował i zaatakował mnie. Zdzieliłem go, jest nieprzytomny. Zamknąłem go w American Princess, sklepie z lalkami, który jest tuż obok. Sprowadźcie dla niego pomoc. I mamy kombinację. A przecież dopiero co tam byliśmy, przy tym sklepie. Zamkniętym oczywiście. Ale teraz znamy kombinację. Więc jest opcja, żeby to odblokować. I czym prędzej spróbujmy to zrobić. Bo do tej pory to miejsce było właściwie bezużyteczne dla nas, no ale teraz przynajmniej możemy otwierać. 35 prawo, 30 lewo, 31 prawo. Udało się. To wchodzimy. W mordę. Zarodniki. Chcesz na mnie skoczyć? Proszę kurwa bardzo. Na szczęście o zarodniki Eli to się martwić nie musi. Żadna maska nie jest jej potrzebna w takiej sytuacji. No, zbierajmy oczywiście też składniki, które są coraz mniej spotykane, im wyższy poziom trudności wybierzemy. A dodatek też nie jest długi, więc tym bardziej każda szmatka, jakieś ostrze, to się może przydać. Naprawdę być na wagę złota. Przerażająco to trochę wygląda. Wszędzie pełno tych zarodników, a tutaj kurczę sklep z lalkami. Niesamowity kontrast, trzeba przyznać. I dalej nic ciekawego, co by mogło nas interesować. Ale jeszcze nie byliśmy wszędzie. Fu. O rany. Nie ożywaj, nie ożywaj. Dupa. Gdzie on jest? Klucz. Dobra. O! Kurwa! Ja jebie! Dobra. Klucz. Apteka. Dasz radę. Przy okazji, coś ci wypadło, kolego. Proszę bardzo. Mamy zdjęcia z fotobudki najwyraźniej. Z notką z tyłu. Pomyśl o mnie, kiedy mnie nie będzie. Ja będę za tobą tęskniła. Tak troszeczkę. Laura się podpisała. Szkoda gościa. Ale to nie pierwszy i nie ostatni. O szlak. No. Ostrożnie. To musiało w końcu nastąpić, co? Mamy pierwszego klikacza w tym dodatku. Na szczęście nóż Eli się nie zużywa, więc możemy z niego korzystać do woli. Dobra. Najistotniejsze, że jest klucz, więc możemy dostać się do apteczki.
mogło być za różowo. Wojskowy śmigłowiec. Na pewno coś w nim znajdę. Wytrzymaj, Joel. A zatem kolejna nadzieja, której możemy się chwycić. Pewne jest jedno, że Eli z pustymi rękoma nie ma co wracać. Po to wyszliśmy, żeby jednak coś znaleźć. Bo Joel tak, kurczę, bez opatrunków długo nie wytrzyma. No tutaj raczej zeskakiwać nie będziemy. Nie tędy. A więc ruszajmy. Tam byliśmy dopiero co, po drugiej stronie. Spróbujmy dostać się do śmigłowca. W ten czy inny sposób. I tutaj też żadnych składników niestety. Naprawdę tak pusto? Nie załamujcie mnie, naprawdę. Dobra, jest przejście. Tutaj na jedno wychodzi, więc idźmy tędy. Okej. Może na paznokcie się zatrzymamy, Eli. Pamiętam jej zdziwienie, kiedy dowiedziała się, że kiedyś kobiety dbały o swój wygląd za wszelką cenę. Boże. Co teraz z perspektywy Eli? Totalnie nie ma sensu w tym świecie, gdzie trzeba przede wszystkim walczyć o przetrwanie. Mamy notkę. Starszy chorąży sztabowy Larry Caulfield zginął dzisiejszego popołudnia śmiercią bohatera. Byliśmy w drodze do strefy, kiedy jeden z naszych pacjentów przeobraził się. Nośnikiem zakażenia musiały być zarodniki, ponieważ nie zauważyliśmy żadnych ugryzień. Pacjent zerwał pasy i zaatakował pilota, chorążego Shona Brandona. Choć śmigłowiec wpadł w niekontrolowaną rotację, chorąży Caulfield obezwładnił zainfekowanego pacjenta i uratował nam życie. Maszyna spadła na centrum handlowe jednej z małych miejscowości w stanie Colorado. Szeregowy Eugene Ellis, chorąży Caulfield i ja byliśmy jedynymi ocalałymi. Podczas obezwładniania zainfekowanego chorąży Caulfield został ugryziony. Niezwłocznie pokazał nam ugryzienie i poddał się protokołowi. Dopełniłam wszystkich procedur, zanim chorąży Caulfield zdołał przemienić się w zainfekowanego. Niech spoczywa w pokoju. Kapitan Regan Francis, 4. Dywizja Piechoty, strefa kwarantanny Denver. Trochę nam to uzmysławia, skąd się ten śmigłowiec tutaj pojawił. Nie ma nici. Ale to się przyda. Chociaż jakieś postępy. Apteczka dla Eli. Dobra, i to. Bardziej jednak w tym momencie przydałoby się coś dla Joela, to z całą pewnością. No ale jednocześnie jesteśmy coraz to bliżej samego śmigłowca, więc ruszajmy. Jedziemy. Szybko. Tutaj. I znowu retrospekcja, co? O kurde. Było blisko, co? Szybka jesteś. Nieźle. Dzięki. No, chodź, lecimy. Więc jak ich znalazłaś? Świetliki? Tak. Pamiętasz tego świetlika, którego ugryzłaś i zabrałaś mu broń? Co? Pamiętam go. To Trevor. W każdym razie, widziałam, jak wlecze się po ulicy, więc go śledziłam. Weszłam za nim do tej uliczki i nagle rzuciło się na mnie pełno świetlików. Zabrali mnie prosto do swojej kryjówki, do Marlin. Bałaś się? Byłam przerażona. Myślałam, że mnie zastrzeli. Ale zamiast tego powiedziała, co tak długo. Oczekiwała mnie. I zrobiła z ciebie świetlika? Coś w tym stylu. Ta cała akcja była testem. Chciała wiedzieć, czy można mi zaufać. O.
Tymczasem Ellie przebywała cały ten czas w szkole wojskowej, gdzie faktycznie traktuje się świetlików jak wrogów. Więc to jest ciekawe doświadczenie dla Ellie na pewno. Dowiedzieć się, że teraz Riley do świetlików należy. Kolejne miejsce, gdzie troszkę zmieniono wystrój w remake'u. A tu proszę. Mamy plakat związany z Marlene. Na plakacie napisano słowo bohaterka. Ten sam plakat zresztą mogliśmy zobaczyć w podstawce. Więc może nie będziemy tego czytać ponownie. Widać, że Marlene była poszukiwana. O wilku mowa. Pytała o ciebie. Serio? Mówi, że przypominasz swoją mamę. No, wie na ten temat więcej ode mnie. Dobrze wiemy z podstawki, że Marlene bardzo dobrze znała mamę Ellie. No dalej. Obiecała jej, że zaopiekuje się Ellie. Niech nam idzie. No i w końcu do tego doszło przecież. A później relacja z Joelem i wiemy, jak wszystko się dalej potoczyło. Z kim się teraz kumplujesz? Nie wiem. W sumie z nikim. A Tino i reszta chłopaków? Co tam u nich? Riley, to twoi znajomi. Ale ty z nimi gadasz. No da, w sumie. Ale rozumiem, że nie rozwiniesz jednak tematu w takim razie. Trudno się mówi. Co jak co, ale akurat tutaj chyba nie zależy nam na zapasach. Znak świetlików. Odnalazłaś już światło? Haha, bardzo śmieszne. O, przepraszam, nie chciałam się urazić. Ale co, kupujesz tę ich całą ideologię? Wiem tylko, że nie jestem żołnierzem. No ale właśnie, podążaj za światłem, motto świetlików, doskonale nam znane. I to dlatego tutaj Ellie się nabija. Dupa nie 30 dni. Ludzie ciągle są zarażani, ale oni to dobrze ukrywają. Spotkałaś więcej zarażonych? W ramach mojej inicjacji kazali mi zabić takiego jednego. Wiesz co, zmieńmy lepiej temat. To chyba niezbyt przyjemne wspomnienia dla Riley. Kurczę, ale w takich miejscach też się docenia, jak to wszystko zostało w remake'u zmienione i dopracowane graficznie. Nie wiem, czy akurat tutaj latarka się nam szczególnie przyda. Na razie ją zgasiłem. W mordę, padnij! Coś jestem nerwowo. Pewnie nie bez powodu. Ostrożnie, jest mokro. Ej, wiesz co? Może powinnam dołączyć do świetlików. Ellie, to była pierwsza rzecz, o jaką zapytałam Marlene. Chcę, żebyś była bezpieczna w tej głupiej szkole. Nie powinnam cię nawet odwiedzać. Co o tym chodzi? Martwi się, że wciągnę cię w kłopoty. Obietnica złożona mamie Ellie robi swoje. Hej, pamiętasz, kiedy pierwszy raz cię tu przyprowadziłam? Co my tu robimy, Riley? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? To dinozaur? Może. Jak to będzie dinozaur, to znowu cię polubię. Musisz się sama przekonać. No wiemy doskonale, że Ellie jest zafascynowana tematem dinozaurów. Więc nie dziwi akurat, że o tym wspomniała. Ale jeszcze wracając do Marlene, no miała obsesję na punkcie bezpieczeństwa Ellie właśnie z tego względu, że jednak złożyła tę obietnicę Annie, że zaopiekuje się Ellie. I co? Dalej odkładasz na te wakacje? Każdego centa. A ty? Każdego centa. Hej, co wtedy wybrałyśmy? Ej, hello! Surfowanie w LA!
Racja. Surfowanie w LA. Dalej. Nic tu po nas. To, co mi się w tym dodatku podobało, to też właśnie te rozmowy z Riley. Trochę takie bujanie w obłokach w niektórych momentach, kiedy to myślały sobie, co by mogły robić w innej rzeczywistości. Wiesz, odzyskałam je. Pistolety na wodę? Nie wierzę. Chcesz mi powiedzieć, że kapral Goguś ci je oddał? Oczywiście, że nie. Odwiedziłam jego gabinet. Riley, miałam je w ręku. Ale dałaś się złapać. Ale dałam się złapać. Co ci zrobił? 2 tygodnie jeździłam na szmacie w kiblach. O, Eli. Mówię ci, powinnaś odpuścić. Nigdy ich nie odzyskasz. Odzyskam je. Chyba jesteś wyjątkowo zdeterminowana w tym temacie. Trzymajmy kciuki. Nie mogę uwierzyć, że nie ma już mnie stanu. Słyszałaś? Tak. Wiesz, jak to się stało? Chętnie posłuchamy. Mówią, że spadł z konia. Miał zawał, czy coś w tym stylu. Rany. Cóż, ile osób może umrzeć z przyczyn naturalnych w tym świecie? Żadna, którą znałam. Dokładnie. Zobaczmy, co nam zostawił. Serio? A więc namiot. Co? To Winston? Rety, to było niezłe ciacho. Bingo. Chcesz? Eli, buntowniczka. Jasne. Hola, to nie browar. Proszę. O mój Boże. O, masz to obrzydliwe. Mówiłam. Za Winstona. Mocne. Dawaj. Cokolwiek chcesz jeszcze pokazać więcej? A co się stało z księżniczką? Pewnie ją zabrali po tym, jak umarł. Biedny konik. Na pewno była przerażona. Rany. Dużo takich rozmów, po których też możemy się tylko domyślać historii z przeszłości Eli. Ale fajnie, wiele nam to właśnie o tych postaciach mówi. Teraz spróbujemy tutaj. Eli, pomóż mi to podnieść. Jasne. Nienawidzę pełzać. Zawsze myślę, że nas zmiażdży. Spokojnie. Idę pierwsza. Wiesz co? Może poszukajmy innej drogi. Tak. Brzmi nieźle. Czyli faktycznie w tym przypadku by nas zmiażdżyło. No i w tym miejscu pożegnam się z wami. To tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek z tego dodatku DLC. W następnym będziemy ruszać w dalszą drogę. Tutaj widać nawet którędy, więc będziemy z tego korzystali. Mam nadzieję, że cieszycie się na tę krótką miniserię z dodatku Left Behind. Zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się podobało. Dzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach i napiszcie właśnie koniecznie, czy mieliście okazję zagrać w wersję PC-tową albo obejrzeć serial i jakie są wasze wrażenia. Oczywiście pisząc tak bezspoilerowo. Z mojej strony na razie to tyle. Usłyszymy się w kolejnych materiałach. Cześć!